Cześć i czołem. Dziś biorę się za tą skrzynię. Jakiś widz mnie nią uraczył. Strasznie mnie przeszkadza, bo co robię, to muszę ją wystawiać, wstawiać. Nasuwałem się już tą skrzynią w te i we w te. Nie wiem, co jest w środku. Znaczy wiem, że chyba jakiś mariner. Zaraz to spieczętujemy. Zobaczymy, co tu ten człowiek. Oj, oj, oj. Widzę, że to będzie grubo. Ciekawe, jak ja ten silnik wyjmę. O! Jest instrukcja, jak go wyjąć. Zobacz, jakie śruby. Klucz 19 co najmniej. A. Mamy instrukcję. Dobra, zabieram się za otwieranie. I później dopiero zadzwonię do właściciela i mi powie, co to jest, co tu się dzieje. Co tu słychać? Kolejny pięknie zabezpieczony silnik. Kolejny zbyt gorszy. Czy wy tam nie macie żadnego mechaniora? Oj, jeszcze mnie tu takerem przybił. Chowamy dane. To RODO. Mariner w długiej stopie 9-9 4 w 4 takcie i jakaś to chyba zbiornik. Dobra, dzwonię do właściciela, pytam się, co jest tutaj z tym silniczkiem. Zaraz wam pokażę. Patrzcie, jaka skrzynia. Pięknie zbudowana. Wzmocnienia. Można by w takiej teściową na Madagaskar wysłać. Od spodu ventilation. Zobaczcie, jakie śruby. Konkret. Dobra, nie wiem, co tu jest. Co tu się dzieje. Dzwonię do właściciela. Wyjmę silnik i zaraz się odezwę. Dobra, naszarpałem się z tą skrzynią, żeby go wyjąć. Rumpel przeszkadzał, trzeba było jeszcze odkręcić górę, żeby wylazło. Ciężki kawał kloca. W długiej stopie, więc wysoki, niewygodny. Co tu mamy? Mariner 9-9. 4 takcie. Podejrzewam, że to będzie chyba Tosia. Dość podobny do Tosi. Co tu się działo? Właściciel go kupił od człowieka. Nie ma żadnej tabliczki, od razu mówię. Żadnego numeru, nic nie ma. Tylko został ślad. Dobra, nie ma żadnego numeru. A może tu była, to jest ta folia, na której są te... Nie, to już nie ma. Dobra, nieważne. Silnik był przy łodzi. Zdejmowany na zimę. W zimę łódź utonęła. I wisiał 2 lata. Wisiał 2 lata. Teoretycznie nieużywany.
2 lata był nieużywany, no i tak w takim stanie bez odpalania do momentu odwieszenia na te 2 lata odpalał i chodził. Tak go kupił właściciel, bez odpalania, dość odważnie, stwierdził, że tu coś ciekło. No i rzeczywiście widać wyciek. Tu jest wszystko tłuste, ale ten wyciek zaczyna się z góry. Twierdził, że ze spodziny cieknie, ale wydaje mi się, że to jest z góry, aczkolwiek to jest plastik. Może było, że silnik leżał te 2 lata na leżąco, bo nie wie tego. Nie wie tego, jak był przechowywany ten silnik. Dobra, otworzę klapę na żywo. Jeszcze do niego nie zaglądałem, tak jak go zdjąłem. I zobaczymy. O, to jest Tosia. To jest to samo, co sztormik 12 mniej więcej. Tu mamy chyba końcówkę do płukania. Chociaż... nie wiem, może. O, to jest ten prosty silniczek. Tu jakaś kabelkologia. Nie wiem, czy ten silnik nie pływał pod manetką. Chociaż może, nie, dobra, nie, nieważne. O, gaźnik jest cały w oleju. Więc najprawdopodobniej ten wyciek był spowodowany tym, że ten silnik leżał nie na tej stronie, co potrzeba, i zalało go olejem. Widać, że tu wyciekło, na pewno odmą wywaliło olej. Przelew. Dobra, no od czego zaczniemy? No w takim razie nie będę go odpalał. Wykręcę świecę, zobaczę, czy on w ogóle jakiś olej ma. Sprawdzę kompresję, czyli takie standardowe. No bo boję się go odpalać, nie wiadomo co tu było, jeżeli olej może być na cylindrach, choć kręci się. I to od razu, patrzcie, nawet leciutko pociągnę. Od razu się dioda zapala. Wystarczy, że go tylko jeden ruch tłoka i już się dioda zapala. Dobra, wykręcę świecę, gaźnik i to sprawdzę, potem jedziemy zresztą. Tak jak myślałem, tak wygląda gaźnik. Leżał na boku, wylewał się olej z silnika. Leżał nie na tym boku, dolot. Cały zalany olejem. Świece były zalane olejem, już je wyczyściłem. No i tak to wygląda. Rozkręcam gaźnik, płuczę. Co ciekawe, zobaczcie, jest pompka przyspieszacza, ale jest też pompka takiego alas. Dopompowuje się paliwo. Wężyk i to jest taka gruszeczka, jak kurde w mojej starej chińskiej, jak w chińskiej pile kurde łańcuchowej, takie było ssanie. Na taką gruszeczkę właśnie się dopompowywało paliwko. I tu od spodu się dmucha, paliwko się dolewa. Czyli mamy ssanie standardowe i dotrysk paliwa. Czyli ssanie japońskie i ssanie staroamerykańskie. Amerykańskie. Zawsze kiedyś mieli dotrysk paliwa. W starych Johnsonach i tych innych zawsze były jakieś w Forsach, w czymś tam zawsze były jakieś pompki, które dotryskiwały paliwo. Oni się nie musieli przejmować zużyciem paliwa, więc nie robili jak Japońcy przymykania tego, tylko dawaj pompkę, pompuj paliwo, ma się zapalić. Dobra, rozkręcam gaźnik. Okej, okay, zaczynam, chcę rozkręcać gaźnik i teraz tak, tutaj ta śruba już poszła bez problemu. Ta śruba jest rozczochrana, już jest wyoblona, więc natnę ją na płaski śrubokręt i spróbuję odkręcić, potem ją wymienię na nową. Widzę, że ktoś tu walczył, bo tak, ta śruba też tu jest imbus, tu na pewno nie było imbusa. Ktoś tu widać męczył te śrubki. Pomęczone są. Ta też tu już wygląda podejrzanie. Ciekawe, czy się odkręci spód. Tu wygląda ok. Tu wygląda ok. Będziemy podmieniać te śrubki później, jak się podkręcają wszystkie. Dobra, na razie biorę się za tą górną. Masakrę. Robiłem takie nacięcie i śrubka się wykręciła. Śrubkę damy nową. Patrzcie, co w gaźniku.
Miodek. Pięknie. Dobra, muszę sobie tu więcej miejsca zrobić. Pozbyć się tej maszyny. Rozkręcam dalej. Na dole pewnie będzie też ciekawie. Gaźnik był bardzo ładnie zakonserwowany na ten czas leżenia. Żeby przypadkiem nie złapała go korozja. Ojajajajaj, pięknie. Mniej więcej dysze też pozalewane olejem, ale to dobrze, jak leżał, to był zakonserwowany. Teraz jeszcze muszę ten przyspieszacz, coś on mi się tu podejrzany wydaje, tu nie ma, może on nie ma przyspieszacza, ma ten układ cały, ale tu nic nie ma. Chyba, że tylko co, on działa na zasadzie wtryśnięcia. Może to jest jako pompka, tak działa. Przytykają i pompuje powietrze, ale fajne. Nie ma tutaj nic więcej, ale to i tak muszę rozkręcić, zobaczyć co tu się zadziało. Cylinder górny, pamiętamy, że może być zalany olejem. Mamy około 11 plus przejściówka, czyli jest ponad 12. Cylinder górny jest ok na razie. Oczywiście zmierzę mu jeszcze raz kompresję już po odpaleniu, jak sobie pochodzi, przepali wszystki olej. Chociaż pukałem mu naftą, przepukałem mu naftą cylindry. Cylinder dolny. No to jest jakby troszeczkę mniej. Poniżej 11, ale też nie wiem, czy tu nie ma odprężnika w tych silnikach. Są czy nie ma? Nie pamiętam. Dopiero jak będę regulował zawory, to się okaże. Dobra. Ale on też musi pochodzić. Więc teraz tak, zakładam świecę, zakładam gaźnik. No i go odpalam. Zobaczymy, czy jest chłodzenie, czy chwilę pochodzi. Sprawdziłem stan oleju, jest tak 3/4. Za dużo się nie wylało. Więc tu jest git. Nie będę jeszcze wymieniał oleju, nic nie będę robił. Chcę go po prostu odpalić i zobaczyć, co się będzie działo. Aż mnie wystraszył, odpalił w pół dociągnąć, no nawet nie zdążyłem pociągnąć. Puścił oczywiście niebieską chmurę, ale odpalił na dotyk. No, chmurę jeszcze widać, się rozchodzi. Chłodzenie jest. Wielki robak to mnie ładnie, mnie wystraszył. Da mu się dobrze rozgrzać. Niech przegoni ten olej z wydechu wszędzie, no ale wygląda to ładnie. Puszcza chmury niebieskie, no ale to jest normalne. Po takim zalaniu musi to wszystko przepalić. Kontrolka zgasła dość szybko od ciśnienia oleju. Dobra, na razie niech się nagrzeje. I później wyjmuję go i dalsze roboty. Dzisiaj zajmiemy się spodziną, chłodzeniem nowym. Nie wiem, czy te węże tu nie powymieniam, bo ktoś tu dał za grube węże, ale w sumie trzymają się te węże, to nie wiem. To wszystko jeszcze się zobaczy. Z racji, że mój kanał jest dla początkujących, to pokażę, bo ostatnio miałem kilka pytań, że ktoś kupił silnik nowy, akurat też to Hatsu, znaczy no to jest Mariner, ale wiadomo, i że wydech miał być w opisie przez śrubę, a on nie ma wydechu przez śrubę, tylko leci tędy. To jest bypass po to, że jak silnik chodzi na wolnych obrotach, tak jak tu jeszcze długa stopa, żeby silnik nie musiał się męczyć i przepychać tych spalin aż do śruby. Ma to każdy silnik. I zobaczcie.
Jeżeli włączymy bieg, śruba zacznie wytwarzać ciąg i wtedy większość spalin idzie dołem. Tak samo leci też z tego woda. We wszystkich zaburtowcach prawie, nie wiem czy we wszystkich, ale w większości, które robię, spaliny są chłodzone wodą. Teraz jak damy mu trochę gazu. Pluję tędy wodą, ponieważ spaliny są chłodzone. Wydech jest chłodzony wodą silnika. Dobra, gaszę go. Wystarczy. Spodzinka zdjęta. Olej ze spodziny. Miarę ładny. No tu wygląda ciemny, ale jest zielony. Ta miska też nie była za czysta. Olej jest ok. Nie ma wody. Tutaj wszystko do umycia. Wiadomo, brudne. Wirniczek. Strasznie twardy, ale cały. Już swoje przeszedł. Nie jest przypalony. Stwardniał od nieużywania. Te wirniczki są bardzo miękkie. Takie mięciuteńkie powinny być. Ten jest bardzo twardy. Spytamy właściciela, czy sobie życzy. Mam oryginał. Świeża produkcja. 19 marzec 2024. Niby Japonia. Oryginalny do nich wirniczek z silnika, no nie ukrywam, żur poleciał. Znaczy nie żur, żur to z wodą byłby, ale taki, no jakiś śmieci na początku. Nie nagrałem tego, o takie, o widzicie, takie, ta miska też nie była za czysta. O, 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 jest to. To co było w tym silniku. To, nie wiem co to jest. Jest miękkie, to normalnie jak błoto wygląda, jakiś osad. Więc na pewno będę płukał. Będę płukał naftą, aż ten żur przestanie lecieć, bo pamiętacie, że tu, o zobaczcie, tu nie ma filtra oleju i trzeba to wszystko wypłukać, bo to pójdzie na panewki. Aż będzie czyściutko lecieć. Później ropy trochę dam. Zrobię płukankę z ropy jeszcze. Jeszcze płukanka z ropy mu się tu będzie należeć, bo to nie wygląda to ładnie. Zobaczcie. Tu z silnika poleciało. A tu nie ma filtra. Dobra, wlałem mu litr gnojówki. Zobaczymy co teraz. Poleci trochę tak jedną ręką. Tą miską. Mi to kurde nie zwiało. Jeszcze troszkę leci, ale już jest dobrze. Płukanka z ropy to płukanka z ropy. Nie trzeba jakichś tam nie wiadomo jak drogich. No i już leci czysto. Tu ten osad najważniejszy wymyć w tych małych silniczkach. Jeszcze ścieka olej. No ten olej jest taki kurde. Ja to zalecę właścicielowi, żeby po prostu popływał z 5-10 godzin i znowu wymienił olej. Bo no jeszcze jak on był taki brudny, to ten olej brudny jest wszędzie, nie? On jest na panewkach, on jest w pompie olejowej, wszędzie. I teraz nowy olej zalać, popływać kilka godzin i znowu zmienić. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jaki to jest śmietnik w tym silniku.
Ale to nie pierwszy raz. I to wszystko krąży teraz po panewkach, po tym. Zrobię tak, spsikam to tu wszystko jeszcze raz. Spsikam to wszystko tutaj jeszcze raz. O sobie spłynie. Zobaczcie, jaka żbura. Masakra. No, co mogę, to spłuczę, ale co tam jeszcze jest w silniku, tego nie wiemy. Dlatego zalecana będzie tu wymiana, a nawet kupno jakiejś płukanki. Odpowiednio wlane, bo tu oleju jednak wchodzi. Nie wlewamy jak do silnika płukanki całej, gdzie wchodzi 4 litry oleju, bo tu wchodzi chyba literek. Czy tam ser, no coś koło litra oleju tu wchodzi. I po prostu odpalić płukankę. Tak to wygląda. Dobra, sprawdzam zawory i jeszcze to zmyję tutaj raz. Dobra, wszystko umyte. Luzy zaworowe ustawione. Znaczy ustawione, nie było co ustawiać. Sprawdzone, wszystko jest ok. Tu wymyłem, wszystko wygląda teraz tak. Wleję jeszcze troszkę tutaj mu ropy z pół litra, żeby to co tutaj zmyłem spłynęło sobie pięknie. Wyprostuję, no i skręcę to i działam dalej. Najpierw złożę sobie spodzinkę, napompuję olej, złożę spodzinę i w sumie silnik miałby być do oddania. To właściciel wymyślił, że trzeba, że chce ładowanie. I będziemy działać z ładowaniem, bo tu najprawdopodobniej nie ma cewki. Urlop urlopem. Ale trzeba kończyć. Trzeba się brać za robotę. Dostaliśmy dzisiaj przesyłeczkę z AliExpressu. Więc bierzemy się za robotę. Zaraz wszystko pokażę. To jeden z trzech urlopów te wakacje, więc spokojnie. Nie dzwońcie od razu, że jestem już po urlopie. Dziś powinienem wrócić. Wróciłem wczoraj w nocy. Pokój u córki już zaszpachlowany. Jutro wkładzenie tapety, bo w poniedziałek dostawa silników. I to gruba. Wciągamy szarpankę. Linki nie będziemy odpinać. Koło. Tutaj coś dziwnie. Dziwnie ta pokrywka. Ona to nie powinna w jakieś kółko wchodzić, takie gumowe. Tu powinno być kółko gumowe, którego tu brakuje. I ta pokrywka. O, już widać. Ajajaj, to trzeba będzie coś wymyślić. Pokrywka gumowa, znaczy plastikowa, proszę bardzo, trze. O, tarła sobie tu o pasek. Pasek rozrządu. Niedobrze, niedobrze. Brakuje tu gumy. Tu powinna być taka guma, której tu nie ma. Która powinna to trzymać tak o. Dobra, ale mam już na to koncepcję od razu na szybko. Zrobię ją plastikową, co prawda. Nie mam metalowej, nie mam gumowej, ale zrobię plastikową. Ważne, żeby to nie leżało na pasku klinowym. Ok. 5 minut później elemencik wykonany. Co prawda nie z gumy, ale ma luz. I najważniejsze, już nie dotyka pasek, paska rozrządu. Tak to wygląda. Takie kółeczko wytoczyłem z pomu. Tak się same tu oryginalne powinno być z gumy. No ale z gumy nie wytoczymy. To mi się wydaje. Przeżyję gumę. Dobra, patrzcie tak przy okazji. Ten silnik stał gdzieś, gdzie było malowane według mnie. Jest cały pomalowany. Tak to przynajmniej odbieram, że to cały jest taki szorstki. Później po umyciu jeszcze zobaczę, ale nie, no to jest farba. Typowo stał w pomieszczeniu, w którym było coś malowane sprayem, pistoletem. To już nieraz widziałem, zresztą miałem to na samochodzie. Gdzie cały jest, to najbardziej czuć na obudowie, ale na obudowie Wam tego nie nagram. Może później po umyciu w słońcu będzie widać. O, tutaj fajnie widać. Tu była obudowa, guma, to nie ma. A tutaj jest, to są ślady po malowaniu sprayem. Sprayem, sprężarką. Nigdy nie malujcie w takich pomieszczeniach, bo to jest później dramat. Ja miałem na szybie w samochodzie kiedyś, z tyłu domu postawiłem
Z tyłu domu postawiłem samochód, z przodu malowałem płot sprężarką i tak gdzieś zawiało, całą szybę miałem do końca, do sprzedaży samochodu. Trzeba by jakieś polerki robić, coś, bo to tak się przykleja, że masakra. Zobaczcie. Wy tego nie czujecie, ale to normalnie jest chropowate pod tym. Dobra, zrzucam koło. Ktoś ostatnio mnie pytał, jak się wpisuje klucz. Klucz z Jato, z Castoramy. Chińszczyzna oczywiście, a jakoś ja to lubię, akurat to chyba taka lepsza chińszczyzna. Spisuje się 600 N teoretycznie na tabliczce. W samochodzie wahacze, nie wahacze odkręcam. Tu raczej śrub nie odkręcam, bo wszystkie śruby zrywa. Jest zbyt mocny do takich tutaj normalnych kręceń. Jedynie gdzie go używam, no to używam go do odstrzelania śrub, bo tak jak widać działa naprawdę rewelacyjnie. Odkręca wszystkie. Nie miałem jeszcze problemu, żeby mi coś tu nie odkręcił czy poruszył silnikiem. Silnik nawet nie zdąży wygnąć. Ma ostrego kopa. Nie lubię bateryjnych. Jakoś nie jestem przekonany. To jedyna wada, przez to, że nie ma baterii, byłby o połowę mniejszy. Ale może za to ma fest kopa. No wiem, że są mi 2000 newtonów. Ale jak na moje roboty, to jest aż nadto. Mówię, żadnej śruby takiej zapieczonej nim nie odkręcam, bo jest za silny i je po prostu urywa. Dobra, zdjęte, zakładam ściągę. Tu zawsze ze śrubkami uważamy. Większość kół jest przelotowych. Jak za daleko wkręcimy i teraz ruszymy na przykład troszkę, to możemy rozwalić cewkę albo coś w środku. Tu na szczęście, jako nieliczne koło, ma nieprzelotowy. Jest nieprzelotowe otwory do ściągacza. Czasem jak tak nie chcę odstrzelić, delikatne puknięcie, ale tylko delikatne. Ale to nic nie dało. Muszę chyba jeszcze raz tak. Nie, śruba mi się gnie. Ojej. Śruby 12,9 i widzę, że podkładkę. Muszę dać większe podkładki, bo aż wgięło podkładkę. To było najbardziej uporne koło, jakie miałem. W pewnym momencie już myślałem, że sobie nie poradzę. Tak wygląda podkładka z nierdzewki. Chociaż? No, może to nie z nierdzewki? Może jakaś mi się zakręciła z jakiegoś silnika. Tak ją odgniotło. Śruba 12. Nie, z nierdzewki są te. No ale też swoje przeszły. A może i tamte z nierdzewki. Nie wiem. No tak one bynajmniej wyglądają. Dopiero dałem po 3. No ale widać, jaka siła odgniotła. Jak główki odgniotły się w podkładkach. Kulkę, no nie wiem, jakaś mi się trafiła. Nie wiem, skąd ją wziąłem. Chyba aluminium. Tak się zrobiła. Tu jest strona wału korbowego. Albo na odwrót. Nie wiem, to jest chyba strona wału. Tak ją wygniotło kulę. O, masakra. Myślałem, że to zwykła kulka. A to jakaś aluminiowa, nie wiem skąd ja taką kulkę posiadam. Dobra, nieważne. Koło w końcu spadło. Zjechało. Teraz mamy z Alika przyszło coś takiego. Alternate coli. For Tohatsu Nissan. MF8A2A3, MFS98A2A3, Mercury Mariner 898 HP, Evin Root Johnson AMC BRP 98. Tak to wygląda. I to wygląda tutaj. I to montujemy na tych słupkach. Dobra, trzeba dobrać śruby. Podkładeczki, naklej, to wkręcamy. Bo wszystko tu jak nowe, więc tutaj nie ma dystansów jak w Yamaszce. Nie trzeba robić dystansów. Wystarczy je przyłożyć. Śrubki uciąłem, dopasowałem. Wyszły po 32 mm.
Gwintu tu jest 35, więc zostawiłem sobie zapas plus podkładka. Podkładka sprężysta, śruby na klej. Poukładać trzeba dobrze kable, żeby tu kabel nie może dotykać ani paska rozrządu, ani małego koła rozrządu. Ani nie mogą dotykać tutaj koła zamachowego, bo by się momentalnie przetarły. Więc trzeba kable poukładać. Zaraz sobie sprawdzę, założę koło. Sprawdzę, czy wszystko jest git, ale mniej więcej tak to wygląda. Zaraz montuję regulator, przykręcam koło i można odpalać. Już mam montować koło i znalazłem, czemu być może ona tak ciężko schodziło. Zobaczcie, jak wygląda klin. Koło było już na granicy ścięcia klina. Czyli musiała tu być jakaś przygoda. Podejrzewam olej, że być może ten olej, co był na tłokach, no w tym może ktoś próbował szarpnąć, może coś. Zobaczcie, jak nadcięło klin. Tu już było niewiele, no dosłownie cyk. Patrzcie, jak się odgniótł. Było na granicy jego ścięcia. Praktycznie i te koło było pewnie przestawione, no to tam samo jakieś tam tysięczne stopnia i sobie z tym silnik bez problemu radził, ale tu już mogło dojść do afery. Na szczęście tak mnie tknęło, mam taki klin, co prawda od Yamahy, ale pasuje idealnie, jest idealnie taki sam. To jest od Yamahy 25. Chyba. Chociaż nie wiem. No mam taki klin, więc nie będę tu gdybał. Na pewno jest od zaburtowca. Nie jest zwykły. Nie wiem, czy one są nierdzewne, czy nie. No ale tak to wyglądało. Było tu bardzo blisko ścięcia klina. Dobra, zakładam nowy klin. I zakładam koło. Dobra, mniej więcej... Będziemy powoli kończyć. Teraz tak, właściciel spytał, mówi, wszyscy mają zrywki, ja nie mam zrywki. Tu zrywka w tych merkuropochodnych, w tym podobnych, w marinerach, jest tutaj. Tu powinno być takie kółeczko plastikowe. Pod względem różnicy od Yamahy jest tyle lepsze, że można pływać bez zrywki. I to jest wadą albo zaletą. Nie? Z jednej strony wada, z drugiej zaleta. Wada, że można pływać bez zrywki, zaleta, że jak zapomnimy zrywki, no to nie musimy kombinować. W Yamaha to trzeba raczej, albo jakimś niektórzy druty podwiązują, jakieś kombinacje robią. No nie jest tak prosto, trzeba przeważnie rozpiąć kabel najprościej. Tutaj można zrobić strytrytki z czegokolwiek, zrywkę, jeżeli chcemy. O, mam nawet zrywkę od Yamahy. To można nawet, o, to kółeczko spiąć, to będzie za grube. I miałem wziąć trytkę i trytką pokazać. Można, o, proszę. No, za gruba jest, jednak trytrytka byłaby lepsza. Z trytrytki zrobić kółeczko, sadzić, przyczepić do jakiejkolwiek zrywki czy sznurka i mamy zrywkę zrobioną, że tak powiem, awaryjną. Nie? Fajnie, że właściciel chce mieć zrywkę, bo mało kto używa zrywki, ja też nie używam zrywki. Chyba że jest woda bardzo niska albo bardzo wysoka i trzeba naprawdę uważać, albo pływam po obcych wodach, wtedy tak. Ale jak pływam u siebie, to zrywki nie używam, co wiem, że jest błędem. Za to pływam cały czas w kamizelce. Ładowanie mamy takie. Więc jest z ładowaniem git. Czasem te prostsze takie, niektóre nie pokazują napięcia, trzeba podłączyć dopiero do akumulatora. Wtedy dopiero będą dobrze pokazywać. Bardzo dużo jest pytań, że u pana pokazuje 14, 13, 80, a u nas nie pokazuje jakieś głupoty. Tak jest, głupoty będzie pokazywać, dopóki nie podepniemy do akumulatora. Zawsze powinniśmy to sprawdzać na podpiętym akumulatorze. Akurat te chińskie regulatory, to one działają w każdych warunkach, ale jak są jakieś inne regulatory,
niektóre nic nie pokażą, dopóki nie podepniemy ich do akumulatora. Teraz komuś zdjąłem obrotów wolnych. Jeszcze kilka rzeczy zostało drobnych. O, na śrubie nie ma dekla, dlatego ja go miałem problem taki wyjąć z tej skrzyni po prostu. Ta śruba się wbiła w drewno i nie chciała mi wyleść. Jakoś nie zwróciłem wtedy uwagi na to. Na szczęście mam nowy taki dekielek. I zaraz coś tu wykombinujemy. Co prawda otwór to jest yamahowski duży, ale też zobaczę, może zrobię na nakrętkę, tak jak jest normalnie w Merkurych. Merkurych, tu jest nakrętka. Ok, nie montowałem śruby, po prostu dałem podkładkę, kulkę i rozgniotłem to. Teraz trzyma, dekielek nie spada. Jest luźny, ale to nic, bo jest otwór większy. Ale właśnie swoją rolę będzie spełniał. Nie będzie niszczył pawęży. Dobra, smaruję, myję i pakuję. Silnik z grubsza umyty. Teraz czekam, jak wyschnie, będę go docierał, w sensie domywał dokładnie. Większość tych kropek schodzi, więc myślę, że jak tu sobie właściciel będzie chciał, to sobie te kropki wszystkie zmyję, bo one schodzą. Już 90% zeszło, ja tu nie będę się, tu muszę jeszcze kamień usunąć, tu muszę kamień usunąć, no i jeszcze wyregulować tutaj ta dźwignia, nic nie działa. Muszę ją leciutko podkręcić. Tutaj jeszcze ostatnie szlify. No i silniczek ląduje do skrzyni. Myślę, że właściciel będzie miał z niego pociechę, jak będzie dbał. Nie tak jak poprzednicy. To silnik mu jeszcze długie lata posłuży. Dobra, sprawdzona konstrukcja Tohatsu, więc... Dobra, kończę, bo upał straszliwie na tym polwruku tu. Masakrycznie. Trzymajcie się i do następnego filmu.